premierowo. Zobaczmy, w jakie gry będziemy grać w tym tygodniu. Sonic Lost World. Dynamiczna platformówka od Sega z jednym z najbardziej znanych bohaterów gier wideo w roli głównej. Niebieski już Sonic rusza na ratunek tytułowemu zaginionemu światu. Jak zwykle czekają go spotkania z niebezpiecznymi przeciwnikami, ale sympatyczny Heros zawsze może liczyć na pomoc wiernych przyjaciół. Tytuł wyprodukowany został przez zespół Sonic Team na zlecenie firmy Sega. Sonica będzie mogli już zagrać 18 października na 3DS i Wii U. Goodbye Dibon. Trzecia odsłona ciepło przyjętej serii gier przygodowych. Stworzony przez niemieckie studio. Goodbye Dibonia to jednocześnie zakończenie trylogii i koniec przygód głównego bohatera Rufusa. Grę będziemy mogli zagrać już 15 października na PC. Talizman, cyfrowa edycja, stworzona przez Nomada Games. Jest to produkcja strategiczna, będąca wierną adaptacją popularnej gry planszowej Talizman z 1983 roku. W grze kierujemy losami śmiałka, który poszukuje potężnego artefaktu. W grę będziemy mogli zagrać już 15 października na PC. Senciala Brave Soldiers, stworzona przez Namco Bandai Games. Gra oparta na kultowej japońskiej mandze i serialu anime z 1986 roku. Produkcja opowiada o wojownikach broniących bogini Ateny przed złotymi rycerzami, chcącymi zapanować nad światem. Tytuł ten reprezentuje gatunek efektownych bijań. Gra umożliwia zabawę zarówno w singlu, jak i w multiplayerze. W dzielnych zodiakalnych żołnierzy będziemy mogli już zagrać 17 października na PS3. W tym tygodniu wyjdą także Combat Mission Battle for Normandy. To drugi duży dodatek do realistycznej gry strategicznej Command Mission, osadzonej w czasach II wojny światowej. Dodatek wyjdzie 15 października na PC. Kolejny tytuł, który wyjdzie w tym tygodniu, to Cabela's Africa Adventures. Kolejna pozycja z gatunku łowieckich gier. I ostatnia gra, która wyjdzie w tym tygodniu, Secret Files Sam Peters. Klasyczna przygodówka autorstwa studiu Animation Arts.